Żyjemy w złotej erze dostępności weterynictwa. Żeby znaleźć drogę, wystarczy otworzyć DriveToolin, sprawdzić opis na Climberze i zrobić drogę. No, skończyliśmy właśnie drogę Grę i Zacięcie. Całą tragikomedię Greka da Aurora. Dlatego trudnością, z którą wydaje mi się przeciętny wspinacz nie ma na co dzień do czynienia, jest niewiadoma. Zawsze wbity. Od pewnego czasu pojawiałem się w szemranych zakątkach Tatr w poszukiwaniu dróg, których albo jeszcze nie było, albo nie miały przejść klasycznych. Niestety okazuje się, że zdobywanie nowego terenu może być zaskakująco trudne. Dlatego w poszukiwaniu nowych dróg musieliśmy wykazać się lekką kreatywnością. Galeria Osterwy jest raczej letnią ścianą, ale istnieje na niej kilka dróg, które robi się zimą. Michał znalazł system rys, które prowadziły nieopisanym terenem. Więc postanowiliśmy spróbować szczęścia. Jak tam? Aha. Jak to wygląda? No, fajnie. Tylko jak coś będziesz miał, to sobie załóż coś, bo masz tylko jeden przelot teraz. Nie, no fajny ten trawers. No, akurat to nie wiem, czy to jest jakby warte świeczki. Jak to wrzucę na YouTube'a, to będzie pełno komentarzy tam. Piąta minuta, mega chuj przelot, nie zakładaj tak ekspresa. Thank you.
No fajne, tylko kurde, friend mi tam się zablokował. Mogę pójść, no? Proszę mi zrobić od... Dajcie do swojego wepchu. Na trzecim wyciągu okazało się, że prowadzenie drogi zimowej w warunkach późno-zimowych, względnie wczesno-wiosennych, może powodować dodatkowe trudności. Dobra, uwaga. O k***a, nie, nie. Wjeżdża ta trawa. Gdzie? Tutaj. Te? No. No to chyba nie. No bo tam u góry nic nie ma też. Auto! Dobra, to widzę. No, tak średnio. Jest dobry rest. No, znaczy jeszcze tu jest, już się kładzie tam wyżej. No właśnie jest taka chujowa kępa trawy znowu. Thank you.
No, to skończyliśmy naszą drogę. Była, no, w sumie nawet konkrecik. I ten... No nie, wracamy do domu chyba.